Hej kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. To co widzicie tutaj za mną i to czego jeszcze nie widzicie, ale zobaczycie w tym filmie to bałagan, który musimy posprzątać i będziemy przechodzić z letniej garderoby na jesienno-zimową. W tym sezonie jesienno-zimowym potrzebujemy więcej miejsca na ciuchy, potrzebujemy więcej miejsca na grube swetry, na cieplejsze ubrania, a żeby nam się to wszystko zmieściło musimy gdzieś zrobić selekcję tych ubrań letnich, coś pochować, coś wyjąć, zobaczyć Czego nam brakuje, bo taki przegląd, takie porządki w szafie to też świetna sprawa, żeby zobaczyć, czego nam brakuje, bo nam się może wydawać, że nam czegoś brakuje, a potem się okaże, że mamy tego 10 par. Więc w tym filmie zrobimy przegląd mojej szafy, zobaczymy, czego z sezonu letniego nie potrzebuję w swojej garderobie i co z tym zrobię. Zobaczymy też, co na ten nadchodzący sezon w swojej garderobie mam, a czego mi brakuje i co będzie trzeba dokupić. Więc, kochani, Albo sobie usiądźcie wygodnie, albo od razu wywalajcie też wszystko ze swoich szaf. Zostawiam to Wam. Dzisiaj robimy solidny przegląd. Mi osobiście same się nie chciało, trochę Was to wkopałam, przyznaję. Jesteście moją motywacją. Stwierdziłam, że jak mam sama sprzątać, to tak kurczę, nie wiem czy to dziś. Ale, że mam do nagrania nowy film, to stwierdziłam, że zrobimy to razem. Zrobiłam sobie kawkę w moim dyniowym kubku, żeby było jesiennie. No i czas zobaczyć. Czy ja mam jakieś swetry na ten sezon, czy nie? Bo póki co to mam taki miszmasz. Coś tam z lata zostało na wieszakach, coś tam wyjęłam z jesiennych rzeczy. A teraz trzeba tak naprawdę zrobić w tym ład i skład, żeby potem łatwo można było wy wybierać outfity. końcu zaopatrzyłam się wiki w takie wieszaki. Ja wszystkie wieszaki w garderobie mam takie same. To jest świetny trik do tego, żeby zachować porządek. Jeżeli macie każdy wieszak z innej parafii, to wszystko będzie niżej, wyżej, coś zajmie więcej miejsca, coś mniej. Pamiętajcie, że takie same wieszaki, to jest od razu plus 10 do porządku, że tak powiem. Ja moje kupuję w Ikei, w takich ośmiopakach. Wszystkie wieszaki mam takie same. Zwracajcie też uwagę, jakiej grubości macie wieszaki. Jeżeli macie bardzo grube wieszaki, które zajmują dużo miejsca, to automatycznie zmieś zmieścicie w szafie mniej ubrań. Więc w tym okresie jesienno-zimowym przyda się wymiana wieszaków na cieńsze przy okazji na takie same, jeżeli chcecie mieć efektu wow, przy sprzątaniu, ale to tyle z takich trików wizualnych jak sprawdzić, żeby to lepiej wyglądało teraz zajmiemy się przeglądem co zostawiamy, co w ogóle tutaj mamy, co idzie w odstawkę, ja moje letnie rzeczy będę ym, pakowała i chowała na ten sezon jesienno-zimowy i wyjmę je z powrotem dopiero latem więc łyk kawy Niedobrze się pije z tych kubków, co kupiłam, wiecie? Tych dyniowych przez Nie szkodzi. Słuchajcie, załamka. Miałam Wam właśnie pokazać pierwszy sweter. Zobaczcie, jest to sweter kaszmirowy. Kaszmirowy. I ja nie wiem, co to jest, coś jakby się na nim roztopiło, widzicie? Ja tak lubię ten sweter. Ja myślałam, że to jest może taśma przyklejona, ale słuchajcie, coś się. No, już zaczynamy od pierwszej rzeczy do wyrzucenia. No, no. No to już wiem, co muszę kupić. Ja będę sobie spisywała potem listę rzeczy, których mi brakuje. No, no, no nie wiem. No, odłożę ten sweter, zobaczę, co się da z tym zrobić. Ale dziewczyny, ja nie wiem, co to jest. To wygląda jak jakaś taśma, ale. To nie jest taśma. To jest coś wtopionego, jakiś. Plastik stopiony na tym swetrze, ale jakim cudem? No. Kobiety robiące porządki w szafie, tylko nie on. Mój ulubiony sweter. No dobra, to zaczęliśmy beznadziejnie. I kontynuujemy póki co, bo to też jest mój ulubiony sweter. Ale ten sweter jest tak stary, jak nie wiem co słuchajcie, wynosiłam go tak, że naprawdę aż mi nie jest gorzal. jest cały skulkowany cały rękawy ma aż postrzępione, w zeszłym sezonie nie założyłam go ani razu, ale go nie wyrzuciłam bo mówię, a może go jeszcze założę, tak go lubię w tym sezonie już wiem, że to czego nie założyłam w zeszłym sezonie to w tym pewnie tym bardziej nie założę, więc takich rzeczy się pozbywam. Co więcej, stan tej rzeczy już nie jest wcale dobry. To ten sweter zrobił się brzydki, ale uwielbiam jego e, tutaj e, dekolt na zamek, uwielbiam jego kolor, to, że był bardziej taki obcisły kobiecy, ale niestety już e, jego czas w mojej garderobie się skończył, więc też odkładam go z moim poprzednim. Ulubionym swetrem. To jest, słuchajcie, sukienka, którą ja nosiłam i w sezonie letnim, i jesienno-zimowym. O nią zawsze mam bardzo dużo pytań, a to jest nowa rzecz. Pierwszy raz będę ją nosiła jesienią. Wszystkie rękawy, jak gdzieś się zawinęły, to słuchajcie, wyciągamy, żeby to wszystko ładnie wyglądało na wieszaka. Chociaż tej akurat nie będę wieszała, żeby mi się nie rozciągnęła z takiego materiału, którego nie powinno się wieszać. Natomiast. Przepiękna sukienka, świetnie będzie wyglądała też jesienią czy zimą z kozakami, więc tą rzecz na pewno zostawiam. Jest w dobrym stanie, jest nowa. Nosiłam ją zarówno latem w zimniejsze dni, jak i będę teraz jesienią i zimą. Tutaj mamy sukienkę sweterkową, zostawiam, dlatego że to jest sukienka, którą ja. Bardzo lubiłam w zeszłym sezonie. Ja sobie ją po prostu przypinam paskiem, zakładam do niej wysokie kozaki, wygląda naprawdę fajnie, i teraz już nadchodzi na nią czas. Do tego jakieś, wiecie, cienkie rajstopy, więc tą sukienkę na pewno z sweterkową tutaj odkładam. Ja kardigany też lubię bardzo jesienią i zimą, z tego względu, że możemy je nosić na dwa sposoby, albo właśnie zapięte na guziczki, to ma w ogóle przepiękne, złote guziki, jak widzicie. O, 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 widzicie czy nie widzicie, fokusuje, myślę, że fokusuje, więc ja bardzo lubię kardigany, bo możemy je nosić albo zapięte, albo z jakimś takim t-shirtem, zwykłym, czy bluzką na ramionczkach rozpięte, więc to na pewno zostawiamy, odwieszamy. Tu mamy kolejny kardigan, oczywiście zostawiamy też bardzo go lubię. I tutaj kolejny kardigan, też nowa rzecz w mojej szafie. Kaszmirowy, cieplutki, bardzo przyjemny, delikatny. I zobaczcie, że ma nawet taki wzór świąteczny, więc idealny na nadchodzące sezony. I to też sobie właśnie tutaj odwieszam już do moich swetrów. Tutaj kamizelka, ją widzę fajnie z koszulą pod spodem do takich jesienno-zimowych stylówek. Właśnie jakaś fajna koszula, tutaj wystający kołnierz z niej, więc to na pewno będzie miało używanie. Aha, spodnie, słuchajcie, te spodnie, ja ich nie potrzebuję, bo ja mam dwie pary. Mam jedną. XS i jedną S, i to jest XS, i ja sobie te spodnie. E, dla mnie te spodnie są po prostu za krótkie, mi się bardzo te spodnie podobały, więc zamówiłam sobie S, żeby zobaczyć, czy to faktycznie no, coś jest niewymiarowego z moimi nogami. E, czy po prostu większy rozmiar załatwi sprawę? I większy rozmiar załatwił sprawę. Po prostu zapinam sobie pasek w tali żeby były trochę mniejsze, a przynajmniej nogawka jest wystarczająco e, długa, więc to. Zobaczymy jeszcze, co z tym zrobimy. Na pewno nie wyrzucę. To są jedwabne spodnie, tylko że po prostu no, na mnie są za krótkie. Dobra, tutaj zestaw. Słuchajcie, ile ja miałam pytań o ten zestaw, to ja nie zliczę. To jest w ogóle zestaw z Zary. I bardzo często mam o niego pytania. Ja w nim w ogóle leciałam do Dubaju, więc jego ja śmiało noszę również latem. Latem go w ogóle kupiłam. No, ale już jakiś czas temu, więc nie wiem, czy on będzie na stronie Zary, niestety, dziewczyny, bo często pytacie mnie o kod, numer referencyjny, ja go kupiłam stacjonarnie. E, to raz, a dwa, no już jakiś czas temu, a wiadomo, że te rzeczy w Zary dość szybko się wyprzedają. E, więc e, ten zestaw, słuchajcie, ja sobie go zostawię na ten okres jesienno-zimowy. Wiecie dlaczego? Bo ja uwielbiam w nim chodzić po domu. W domu mam ciepło. Nie potrzebuję tutaj, wiecie, ubierać się na cebulkę. Więc jak na przykład siedzę cały dzień w domu czy nagrywam wam domowego przytulnego vloga, to taki zestaw na pewno się spoko sprawdzi. Aha, tu kolejny zestaw, no ten wiadomo, że zostawiam. On z zeszłego roku, taki sweterkowy, też uwielbiam po prostu łazić w nim po domu. On jest z H&M w tym roku. Pokazywałam wam go w przeglądzie nowych rzeczy z H&M. Jest również w kolorze szarym i właśnie w takim beżowym. Naprawdę dość często go noszę właśnie po domu, żeby było mi wygodnie. To miało mega używanie słuchajcie w zeszłym sezonie albo przez ostatnie dwa sezony i nadal świetnie wygląda i nadal będę to nosić. To jest takie poncho dwustronne z H&M. Tutaj jest ta ciemniejsza strona, a tutaj jaśniejsza. Słuchajcie, genialne, jeżeli chcecie na przykład coś na siebie tylko narzucić na ramiona, albo em, jeżeli chcecie to założyć jako cały outfit i po prostu przepiąć sobie to poncho w pasie, ja nagrywam takie rolki modowe, e, muszę wrócić do tego już teraz wracam na właściwe tory, będą rolki modowe i moje outfity znowu na Instagramie, bo powiem wam, że w tym roku ja wybiłam się ze wszystkiego, ślubu zawładną moją głową, e, ale robiłam właśnie często outfity właśnie z tym Poncho i w tym roku na pewno też będę robić, ja w ogóle myślę, że ono jest co roku w sprzedaży, bo pamiętam, że było, ja chyba kupiłam je dwa sezony temu, w zeszłym sezonie było, jeśli w tym sezonie go nie ma, to myślę, że dopiero będzie, ale te poncho są po prostu, poncho? Tak się... To poncho jest po prostu fantastyczne. Dobra, aha, mam też takie swetry. Które raczej sobie poskładam, wiadomo. Na przykład taki. Ciężko będzie mi go zawiesić, mimo że on ma tutaj te sznureczki, też nureczki, ale to już tak później średnio wygląda. To jest taki fajny sweter na ramiona opadający, więc oczywiście zostawiam go z zeszłego sezonu. To jest w ogóle przegląd z zeszłego sezonu, co zostawiam. Zaraz przyjdziemy jeszcze do tych rzeczy letnich, lub takich uniwersalnych. I tu mam jeszcze taki sweterek z krótkim rękawem. To on oczywiście. Zostaje Ja mam jeszcze w drugim pokoju, słuchajcie, dużo rzeczy, więc wy nie myślcie, że to wszystko. W drugim pokoju zaraz się przeniesiemy, będziemy też segregować rzeczy. Patrzę na te marynarki, czy ja tutaj czegoś się pozbywam, coś zostawiam. Ten zestaw z Mango kocham. W zeszłym roku go kupiłam i słuchajcie, no, nie mogę się doczekać, żeby go nosić z bocikiem, jest piękny. Ma taką złotą niteczkę, takie guziczki tutaj, tutaj wystaje i komentuje z swetra, takie guziczki perłowe. No po prostu jest obłędny. I wiecie co, powiem Wam, że mimo tego, że to jest taka no niby smutna tak? pora, ta jesień, dla mnie ona w ogóle nie jest smutna, ona będzie smutna, jeżeli Wy sobie wmówicie, że o Jezu, znowu swetry, o Jezu, znowu zimno. Jak sobie pomyślicie, ojej, będzie zimno, zapalę sobie świecę w domu, zrobię ciepłą herbatkę i założę sweter i przykryję się kocem, od razu to inaczej brzmi, eee, więc <gryw> najważniejsze jest nastawienie, więc ja już się nie mogę doczekać, żeby założyć te piękne sweterki. No nie, no z tych maryno ewentualnie tą rzadko nosiłam, ale to znowu może dlatego, że widzicie, to jest to. Czy dajemy drugą szansę czy nie? Temu raczej dam drugą szansę. Tutaj mam jeszcze taki zestaw, któremu daję szansę w tym sezonie. Jeśli nie będę go nosiła, to za jakiś czas będę go yy, pewnie, no, będę coś z nim robiła. Na pewno nie wyrzucała, bo on jest właściwie nowy. Yy, nie miałam dużo okazji w zeszłym sezonie go zakładać. To jest taki, taka marynarka, i ona, słuchajcie, ma do tego pasującą spódnicę, która niestety jest na mnie troszeczkę za duża w tali. No, nawet, jak tak przykładam, to widzicie, że ona, no, ona jest w wyższym stanem i po prostu troszkę jest za duża. I tak ją noszę, bo mi się podoba, ale miałam ją założoną chyba tylko raz. Czy ja w ogóle miałam to założone, czy ja tylko mierzyłam to, a potem na wyjście tego nie założyłam? Na pewno miałam w tym jakąś rolkę i wiedziałam, że chcę założyć ten Outfit, ale czy ja go założyłam, nie jestem pewna, więc zobaczymy. Daję szansę temu. Daję szansę, zobaczymy, czy. Czy będę nosiła, jeśli nie, to po prostu się pożegnamy. Zwolniło się trochę miejsca, to sobie można usiąść na kawę na tym krześle. Ja już jeszcze na ziemi leżę spokojnie. Mamy co robić, ale chwila oddechu. A to jest dobry sposób. Wyłóżcie sobie wszystko na krzesło. A jak się szybko tego pozbędziecie, to szybciej sobie usiądziecie. Gwarantuję wam, że takie triki na porządki w szafie jak u mnie to tylko tutaj. Ja to zrobię na siedząco, resztę tego przeglądu. Dobra, teraz jeśli chodzi o shorty, słuchajcie, to takie shorty jak na przykład, wiecie, białe, materiałowe, takie cieńsze, to idzie albo w odstawkę, albo decyduję co będę z tym robiła. To są shorty, które ja nosiłam dwa lata temu, w tym roku, latem, ani razu ich nie założyłam. Dla mnie to już jest znak, że ja ich nie będę nosić i bez żalu się z nimi rozstaję. To jest najlepsze podejście, słuchajcie, trzeba mieć jaja, robiąc porządki szafy. I tyle. To czego ja nie lubię w tych spodniach i dlaczego ich nie nosiłam, to to, że od boku widać bardzo rozporek. One wyglądają cały czas, jakby były jakieś takie. No nie wiem, no, no, źle po prostu wyglądają, uwierzcie mi, więc tych spodni dla siebie na pewno nie zostawiam. Idą do tej kubki tutaj z tymi różnymi swetrami, spodniami i tak dalej. Natomiast to, co zostawiam, to są takie spodnie ala skórzane z ekologicznej skóry. I to są na przykład takie spodnie czarne. Pewnie kojarzycie. Moje outfity w tych spodniach, ja je bardzo lubię pod to cienkie czarne rajstopy i to samo, tylko że w kolorze beżowym również bardzo je lubię. Mają u mnie używanie, więc na pewno je zostawiam. I jakieś takie klasyczne spódniczki, które nie są typowo letnie, również zostawiam, dlatego że jesień i zima to nie znaczy tylko spodnie, ale również spódniczki czy spodenki i pod to rajstopy, więc po prostu trzeba zrobić selekcję, które nasze spodenki czy spódniczki są typowo letnie, jeśli chodzi o materiały i wzory, a które są takie, że będą pod nie pasowały na przykład cięższe rajstopy czy grubsze rajstopy i kozaki, więc to na pewno u mnie zostaje na ten sezon, ja pochowam sobie to wszystko do... Szuflad. Lecimy dalej. Słuchajcie, jeżeli wyrobicie sobie porządki, to włączcie sobie ten mój film serio. Uwierzcie mi, że jak coś oglądacie albo nawet słuchacie w tle, to szybciej wam to zlecie. Ja was motywuję: będziecie potem miały przepiękną, uporządkowaną szafę, będziecie wiedziały, co macie, a czego nie macie, więc od razu będzie też pretekst do zakupów. No i co? No, to był taki komplet zary. Kamizelka, plus shorty, ale oczywiście już w tym. Sezonie mi się to nie przyda, więc to po prostu sobie. O, tutaj są chyba shorty nawet od kompletu. A nie, to są inne shorty. Ale gdzieś tu będą też shorty od kompletu. Ale widzicie, to jest to, co Wam mówiłam. W ogóle tutaj też są takie fajne jedwabne spodenki, ale one są e, bardzo, bardzo cieniutkie. Słuchajcie, więc ja zimą ich na pewno nie będę nosić. Muszą poczekać na kolejny sezon. Tak samo tutaj. O, chociaż te granatowe, kurczę, takie ciemne, to wiecie, sobie zostawię. Te zostawię, o. Granatowe. W ogóle bardzo niebiesko wyglądają w kamerze. Wiecie, że one są e, ciemno granatowe. E, ok, nie wnikam. E, a tutaj jeszcze o beżowe, tylko jak już wszystko odkładacie dziewczyny, to zapinamy, żeby to było ładnie potem poskładane. E, a nie tak wiecie, porzucane, bo potem trzeba będzie do tego wrócić. Więc żeby nam się latem miło wracało. Wieszak odzyskujemy, bo wieszaków nigdy. Za wiele to była moja ulubiona sukienka w tym sezonie. Ja miałam ją wiele razy, na pewno ją zostawiam. To będzie ta rzecz kolejnego lata, do której jak wrócę, to nie będę mogła się doczekać, żeby ją założyć. No jest przepiękna, to jest sukienka z Zary, e, była bardzo popularna tam swego czasu i się wcale nie dziwię, bo jest po prostu cudna. No szkoda, no jest to typowo letnia sukienka, nie ogram jej na jesień, zimę, bo materiał nawet wiecie jest taki. Jezu, przepraszam was. To był jakiś paproch. Uff. Kurde, widzicie to? Wiecie, co ja myślałam, że to jest? Z jakąś cienką, taką długą nogą. No właśnie. Uff. Mówiłam wam już chyba kiedyś, że mam arachnofobię. Ja nie żartowałam. Jak widzieliście. Ciekawe, czy to wstawię. Zobaczymy, czy ja to wstawię. Montując, będę miała ubaw. Ja się po prostu zastanawiam. Ja nawet jak staram się nagrać Nieprzypałowy film, po prostu jak sprzątam szafę. No, co mogłoby się wydarzyć, jak zawsze? Ja nie wiem, ale ja mam straszną arachnofobię, To już nie, to już nie jest tylko moje gadanie. Wy to widzieliście. Sukienka pofrunęła, już mi, już mi się nie podoba, już mi jej szkoda nie było, niech leci. O! Dobra. Ten paprok był przerażający. Ja tą sukienkę na razie odłożę, wiecie? Ja po prostu ją odłożę bez większego komentarza. Uff, żałuję, że tą kawę wypiłam, bo mi teraz serce tak wali. <grych> Dobra, kolejna sukienka. Tu już bez przygód mam nadzieję. E, również e, bardzo, bardzo m, lubiłam tą sukienkę w tym sezonie, więc zostawiam ją na kolejny sezon. E, natomiast zastanawiam się, niech ja zerknę na nią, jeśli chodzi o sezon jesienno-zimowy. Uwaga, a wiecie co, ja jej nie będę tak głęboko chować, może nie wywieszę jej sobie, ale zostawię, bo czuję, że mam na nią pomysł również w tym e, sezonie jesienno-zimowym, natomiast tutaj o już jak widzicie taki materiał wiecie, no już typowo, typowo letni z koroneczkami i tak dalej, e, półprzezroczysta, no to to już wiadomo z ciężkim kozakiem e, to już nie jest mój styl wcale. Widzicie, ona jest typowo letnia, więc takie sukienki to od razu chowamy. Chodziłam w niej w tym sezonie, więc zostawiam ją również na kolejny. No i tutaj, o! Mam też piękny zestaw z Zary, ten złoty. Są takie spodnie. Piękny jest ten zestaw, uwielbiam go, ale zimą zupełnie nie będę miała okazji w nim chodzić, więc chowam go na przyszły sezon. Zobaczcie, jak słońce wyszło, jaki on jest piękny. To są te rzeczy, których ja się nie mogę doczekać, żeby nosić w tym sezonie. Letnim jak już do niego wrócimy. Ale jak widzicie, no ani kolory, ani materiał już tutaj pod zimę zupełnie się nie sprawdzi, więc z bólem serca chowam ten zestaw na kolejny sezon. I co robimy z takimi rzeczami, dziewczyny? Najlepiej do worków próżniowych, żeby nie zajęły dużo miejsca i tak. Jeżeli macie jakieś y, miejsce w piwnicy, w garażu. My mamy też na przykład taki schowek, to tam y, po prostu do tego schowka, worki próżniowe z popakowanymi rzeczami na lato. Niech one y, na chwilę odejdą zapomnienie, żebyśmy miały miejsce na wywieszenie tych rzeczy jesiennych, na wywieszenie rzeczy zimowych, bo jak Wy sobie powiesicie letnie sukienki obok tych zimowych, to raz, że zrobi się miszmasz i bałagan, dwa. Nie zmieścicie tyle rzeczy, więc będzie wszystko upchnięte, a trzy, te rzeczy niepotrzebnie, tylko będą się Wam kurzyć na wieszakach, e, tak jak u mnie jest na przykład otwarta garderoba, więc cały sezon by tylko przeleżały na wierzchu bez sensu, więc żeby nie tracić sobie miejsca w szafie, ja po prostu te rzeczy w worki próżniowe pakuję, chowam je e, do schowka, tak jak mówię, nie wiem, jeżeli macie strych, jeżeli macie garaż, piwnicę, popakujcie to chociażby w jakieś torby, w cokolwiek macie, żeby to po prostu nie wisiało wam w szafie z tymi rzeczami jesienno-zimowymi. Może wam się nie chce robić takiej selekcji, takich porządków na ten moment, jak o tym pomyślicie, ale zobaczcie, ja to właśnie robię. Zaraz będę miała to z głowy, będę miała piękną, uporządkowaną szafę, robicie to raz, a porządnie. I jest warto, i efekt naprawdę będzie. Pokażę Wam zresztą po tym, jak ta szafa będzie wyglądała. Przeglądam właśnie spodnie i już wiem czego mi brakuje, słuchajcie na pewno brakuje mi takich fajnych, eleganckich spodni cieplejszych do samej ziemi, żeby móc pod spodem założyć bodki lub kozaki, tak jest luźniejszą nogawką na pewno brakuje mi też w ogóle dresów, ja nie chodzę często w dresach, ale lubię mieć dresy czy to czasami po domu czy nawet na jakiś taki luźniejszy dzień latem nie chodzę tak często w dresach jak zimą a pamiętam, że w zeszłym sezonie już pod koniec pakując rzeczy zimowe, zrobiłam sobie mały przegląd i dużo par dresów musiałam się wielu par dresów musiałam się pozbyć, dlatego że były już takie znoszone, zniszczone pamiętam, że część też posprzedawałam no i teraz e, nadszedł czas, żeby te dresy uzupełnić, e, piszcie mi może w komentarzach, jeśli e, wiecie gdzie e, dostanę fajne dresy, może wy ostatnio sobie jakąś fajną parę znaleźliście, ja na pewno muszę e, przysiąść i zrobić research chciałam wam też pokazać jak ja e, odwieszam swoje spodnie na wieszak jeżeli macie miejsce w szafie, żeby powiesić swoje spodnie na wieszakach to super, bardzo Wam to polecam, bo wyjmując jedną parę spodni, op, na przykład nie naruszamy pozostałych, e, więc to jest na pewno bardzo e, wygodna opcja. E, Dan z kolei na przykład swoje spodnie układa jedne na drugie z tym, że Wtedy, wyjmując na przykład spodnie spod spodu, możemy naruszyć te, które są na górze, i jeżeli tego nie poprawimy, to tak się zaczyna robić bałagan, moi drodzy. To właśnie tak działa. Więc ja przewieszam te spodnie na pół i jak odwieszam je na wieszak, już to kiedyś wam chyba mówiłam, to odwieszam je tą stroną. Zobaczcie, tu jest tak, a tu jest tak. Więc jeżeli odwieszacie swoje spodnie i mówicie, dlaczego moje spodnie nie są w takiej jednej ładnej linii, to dlatego, że musimy zwrócić uwagę na grzbiet, z której strony jest i jeżeli odwiesicie te spodnie w dobrym kierunku, to będą właśnie wyglądały w ten sposób. Ja oczywiście czasami odwieszę je zupełnie inaczej, co jakiś czas po prostu przychodzę i przewieszam wszystkie, sprawdzam czy wszystko jest ok, a jeśli chodzi o te spodnie z Zary, to ja słuchajcie tak. Tu mam jedne, jedną parę, to jest druga para, trzecia para i tu mam jeszcze granatowe. Jeszcze mi tylko czarnych brakuje, więc jeżeli zastanawiacie się, czy te spodnie, cygaretki są fajne, są super. Ja je bardzo lubię. No i zobaczcie nawet, jak szybko je tutaj znalazłam, tak naprawdę, żeby wam pokazać. Przez to, że mam je tak Ładnie ułożone. Czyli podstawą, jeśli chodzi o porządek w szafie, jest najpierw selekcja, e, które rzeczy potrzebujemy, których nie, żeby tych rzeczy po prostu nie było e, miliony w naszej szafie. Potem segregujemy je kategoriami spodnie z długą nogawką, następnie układamy je. Grzbietami do przodu, żeby wszystkie były w tą samą stronę i następnie układamy je kolorami. Ale to oczywiście tylko jeżeli e, lubicie tak porządek jak ja, e, nie musicie oczywiście układać tego kolorami, ale potem bardzo łatwo jest to wszystko znaleźć. Chcecie założyć dzisiaj. E, Czarne spodnie z długą nogawką i wiecie od razu, gdzie się udać, bo wszystkie czarne z długą nogawką są tutaj, właśnie. To, czego jeszcze mi brakuje, to fajnych legginsów. Chcę zajrzeć do Calcedoni, bo wiem, że oni mają fajne legginsy. Jeżeli znacie jakąś firmę jeszcze z fajnymi czarnymi legginsami, nim sama zrobię sobie research, to też oczywiście piszcie mi w komentarzach, ale czarne legginsy, kryjące takie do codziennych outfitów, to jest też to, czego na pewno szukam, dlatego że robię więc teraz porządki. Jedną parę leginców musiałam wyrzucić, bo po prostu zauważyłam, że zrobiła się w nich dziura w jednym miejscu. Więc nie wiem, czy nie wpadłam znowu na klamkę, bo były, tak wiecie, tutaj w pasie. Więc <laughs> mi się to dosyć często zdarza, że klamki mnie atakują. E, więc na pewno to, czego potrzebuję, to tak. Dresy, ale nie tylko spodnie dresowe, tylko cały komplet dresowy bym chciała. Leginsy i. Em, i spodnie z szerszą nogawką do samej ziemi. I jeśli chodzi o marynarki, to znowu to samo. Od czarnych, i zauważcie, że czarne marynarki są yy, nad z czarnymi spodniami, kremowe marynarki nad kremowymi spodniami i białe nad białymi. Oczywiście to już są moje, wiecie, e, takie detale. Ja po prostu e, lubię porządek, chyba każdy to wie, stąd u mnie cała seria Clean With Me. E, natomiast jeżeli chcecie właśnie, żeby wasza szafa wyglądała na uporządkowaną, to to są moje triki, z którymi, którymi się z wami e, z chęcią dzielę. I tu zrobiłam, słuchajcie, to samo. E, tutaj mamy białe e, koszule i bluzki z długim rękawem, beżowe, czarne. Pod spodem białe swetry, kremowe swetry, szare i czarne swetry. I to są słuchajcie moje triki. Jeśli chodzi o szuflady, to ja jestem zwolenniczką rolowania. Wiem, że niektórzy składają rzeczy. Ja roluję, dlatego że potem z łatwością mogę je wyciągnąć. Po grzbietach widzę, która to rzecz. Potem z łatwością ją wyciągam, nie naruszając kolejnych rzeczy, przez co minimalizuję. Prawdopodobieństwo zrobienia bałaganu, więc to też taki przydatny trik, żeby może w szufladach porolować wszystkie rzeczy, których nie dacie rady powiesić na wieszakach. Ja już mam garderobę wymienioną na jesienno-zimową. Jestem gotowa na ten sezon rzeczy. Letnie oficjalnie pożegnałam. Byliście dla mnie świetną motywacją w tym filmie, wiecie, bo jak już powiedziałam, a i zaczęłam do tego nagrywać, to wiedziałam, że muszę powiedzieć B i skończyć te porządki, no bo inaczej nie skończę filmu, więc dzięki wam. Byliście naprawdę dla mnie świetną motywacją, więc bardzo Wam dziękuję i mam nadzieję, że ten film również będzie dla Was przydatny i również Was zmotywuje do takich porządków i wymiany garderoby z letniej na zimową. Dajcie znać, czy ten film Wam się przydał. Jeśli tak, zostawcie kciuki w górę i jakiś komentarz. Dziękuję, że byliście. Dziękuję Wam, że ze mną wymieniliście garderobę z letniej na jesienno-zimową. Widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale. Cudownego dnia lub cudownego wieczoru, w zależności od tego, kiedy oglądacie ten film. I do zobaczenia. Pa!